Dzień dobry wszystkim, witam serdecznie. Dzisiaj będę mówił o czakrze splotu słonecznego. Ta żółta czakra, Manipura, jest arcyważna w naszym ciele, ponieważ jest centrum naszej energii. Centrum nas samych powstaje od 14 do 21 roku życia. Rozwija się wtedy i osiąga swoją pełną aktywność i z tą pełną aktywnością będzie towarzyszyła nam do końca naszych dni. To, że powiedziałem powstaje, to nie jest do końca prawda, ponieważ wszystkie czakry, ich zalążki powstają już w momencie poczęcia i o tym należy pamiętać. Ale są to jakby potencjały, które nie są jeszcze obudzone. I każda z czakr ma określony czas, kiedy się rozwija. I właśnie Manipura, czakra splotu słonecznego, osiąga swoją pełną aktywność pomiędzy 14 a 21 rokiem życia, wtedy kiedy poznajemy samych siebie, kiedy stajemy się świadomie indywidualnymi jednostkami, kiedy oddzielamy potrzeby innych od własnych potrzeb, zakochujemy się, porównujemy siebie, wybieramy swoją dalszą drogę życiową i przeżywamy swoje już indywidualne, zupełnie charakterystyczne dla nas różnego rodzaju dylematy, rozterki, radości i wszystkie inne emocje i uczucia. I wtedy właśnie ta czakra zaczyna być budowana, ta czakra dostaje to, co do niej przychodzi. Tak więc jest bardzo ważne, abyśmy w okresie nastoletnim i w bardzo wczesnej naszej młodości budowali własną siłę i budowali pewność siebie, abyśmy byli pozbawieni traum, jeżeli to jest tylko możliwe, i abyśmy rzeczywiście potrafili zrozumieć, że jesteśmy niepowtarzalni i możemy być szczęśliwi. Ja nazywam się Fredryk Rossakowski-Lloyd, jestem założycielem Akademii Nowoczesnej Refleksologii i kilku innych akademii, których wspólnym celem jest przywracanie harmonii, równowagi, homeostazy. Te wszystkie metody, których nauczamy w naszych szkołach i akademiach na terenie całego świata, mają jedną wspólną cechę. Wszystkie prowadzą do dobrostanu, zarówno psychicznego, jak i fizycznego. Na terenie całego świata, tak jak powiedziałem, dlatego że mamy internet, prowadzimy dużo kursów online i nie dzieli nas już odległość, ponieważ każdy może się z nami połączyć. Jeżeli chcecie zobaczyć, jakie prowadzimy kursy, to wystarczy wejść na stronę Akademii, zobaczyć, kiedy odbywają się kursy online, no i wtedy możecie się na nie zapisać. Wszystkie informacje znajdują się na stronie Akademii, a strona Akademii pokaże się na końcu tego filmu. Prowadzę też kursy stacjonarne, ja i moi nauczyciele, ponieważ ciągle podróżujemy, ciągle przemieszczamy się z miejsca na miejsce, tak więc można też znaleźć wiele kursów stacjonarnych. Głównie prowadzimy kursy z zakresu terapii dotykowych, manualnych, bioterapii oraz bioenergoterapii, jak również mindfulness, które prowadzą do dobrostanu umysłowego. Tak więc takie kursy prowadzimy i tego się można po nas spodziewać. Ale wracamy do tematu. Dzisiaj będę mówił, tak jak powiedziałem, o czakrze splotu słonecznego. Ona jest bardzo ważna, ponieważ bardzo wiele ludzi, którzy przychodzi do mnie, moich pacjentów, na całym świecie w zasadzie, bo teraz jestem na kontynencie azjatyckim i podróżuję tutaj, odwiedzam swoich pacjentów, swoje miejsca, centra firmy, którą założyłem. Tutaj skupiają się moi klienci, ludzie, których znam, i oni bardzo często właśnie mają zaburzoną czakrę splotu słonecznego. Jak to się objawia? No przede wszystkim brakiem pewności siebie, jakimiś dysfunkcjami albo układu odpornościowego, co prowadzi do bardzo wielu różnego rodzaju chorób, albo układu trawiennego i znowu, co prowadzi do bardzo wielu niefajnych chorób, ponieważ pamiętajcie, że nasz układ trawienny to nie jest tylko żołądek, to nie jest tylko wątroba. Czakra splotu słonecznego jest powiązana głównie z trzustką,
z trzustką hormonalną, bo wszystkie gruczoły hormonalne są połączone z czakrami, ale również ta czakra powiązana jest w ogóle z układem trawiennym, więc z żołądkiem, wątrobą, woreczkiem żółciowym, szczególnie jeżeli chodzi o energetyczną właściwość woreczka żółciowego, jelita, zarówno cienkie, jak i grube, oraz śledziona. Śledziona nie należy do układu trawiennego, natomiast jest na tym paśmie oddziaływania tej energii i dlatego też bardzo często, ponieważ śledziona między innymi jest odpowiedzialna za naszą odporność i właśnie dlatego splot słoneczny ma związek z naszą odpornością. Bardzo często, kiedy jesteśmy w stresie, kiedy żyjemy w stresie, kiedy przeżywamy jakieś traumy albo doświadczamy jakichś niefajnych rzeczy związanych właśnie z blokadą czakry splotu słonecznego, mamy na przykład obniżone libido, obniżony humor, obniżoną temperaturę ciała, jesteśmy spowolnieni, źle trawimy, mamy jakieś problemy trawienne, które trudno zdiagnozować. Mogą to być tak zwane IBS, czyli zespół jelita drażliwego, prawda? Może to być na przykład przeróżnego rodzaju polipy, zaburzenia wchłaniania. Bardzo często ludzie się dobrze odżywiają, a cały czas są niedożywieni, prawda? Albo mają zbyt duży metabolizm, zbyt wolny metabolizm, ciągłe biegunki, albo zatwardzenia, albo na przemian. Mogą też mieć różnego rodzaju zaburzenia metaboliczne, różnego rodzaju, ponieważ wątroba jako taka ma 500-600 różnego rodzaju funkcji. Ona nie tylko produkuje żółć, jak niektórzy myślą, tylko ma o wiele więcej funkcji. Mówię o tym na innych wykładach. Jeżeli chodzi o zaburzenia energetyczne, które na nią rzutują, mogą objawiać się bardzo, bardzo różnie. Tak więc w ogóle, jeżeli ktoś do bioenergoterapeuty przyjdzie i będzie miał jakiekolwiek problemy tutaj w obrębie brzucha, możemy być pewni, że może to mieć związek właśnie z zaburzeniami energetycznymi, z jakimiś blokadami tutaj w czakrze splotu słonecznego, bo to jest najczęściej zaburzana czakra. Przede wszystkim, jeżeli się cofną Państwo, którzy mnie teraz słuchają, do moich wcześniejszych wykładów, gdzie mówię o rodzajach chorób, można sobie odszukać na YouTubie, to tam wyjawiam, jakie rodzaje chorób mogą się zdarzyć i ich przyczyny, jakie mogą być. I tam podzieliłem te choroby na różne kolory, przynależne do promieniowania czakralnego. I jeżeli chodzi o splot słoneczny, to już powiedziałem, że jest to czakra żółta. Ona promieniuje na żółto, żółtym kolorem. No i jeżeli mamy związek kolorystyczny z chorobami, ja przynajmniej tak to podzieliłem, no to nazywam to chorobami żółtymi. I te żółte choroby powstają właśnie w tym okresie, najczęściej te zalążki, pomiędzy 14 a 21 rokiem życia. Tylko pamiętajcie, żeby nie być aż tak bardzo dokładnym, bo może się to wydarzyć nawet w 13, prawda, kiedy ta czakra jakby już zaczyna lekko rozkwitać, rozwijać się i już te przyczyny mogą tam się umiejscawiać. Jakie to są przyczyny? Przede wszystkim są to przyczyny emocjonalne, które potem mogą zamienić się w fizyczne. Zawsze tak jest, każda choroba, prawie każda choroba ma potencjał psychofizyczny, może być chorobą psychosomatyczną i może mieć swoje źródło w emocjach. Medycyna klasyczna dojrzewa do takiego wniosku i już wiadomo, że stres, nerwy, prawda, prowadzą do różnego rodzaju zaburzeń. Lekarze klasyczni już zaczynają rozumieć związek pomiędzy stresem, środowiskiem, który nas otacza, a chorobami, prawda? Natomiast tak czy inaczej nie patrzą oni tak szeroko na nasze zdrowie, na nasze życie i tak dalej. Naturoterapeuci zajmują się szerzej, ponieważ my patrzymy holistycznie. Co znaczy holistycznie? Nie na całe ciało, jak niektórzy myślą, tylko na całokształt różnego rodzaju uwarunkowań i oddziaływań oraz połączeń pomiędzy światem, nami, naszą duszą, naszymi emocjami, naszym ciałem i tak dalej, i tak dalej.
Tak więc te wszystkie rzeczy razem powodują, mogą powodować albo dobre, albo złe rzeczy, prawda? I teraz wracając do tego okresu pomiędzy 14 a 21 rokiem życia, tam się wydarza bardzo dużo rzeczy, w zasadzie najwięcej. My wtedy wyrywamy się z domu, ale jeszcze jak jesteśmy dziećmi, nie możemy, więc chcemy, walczymy o własną indywidualność, staramy się znaleźć swoje miejsce w całej społeczności, prawda? Często zdarza się, no bo ileż może być najsilniejszych ludzi, więc często zdarza się, że jesteśmy gdzieś spychani, musimy się dostosowywać. Bardzo często zdarza się, że jesteśmy wyśmiewani, nasze poglądy są lekceważone, rodzice nas lekceważą, nie zauważają, że mamy na przykład ochotę na coś, a oni nam każą robić coś innego i tak dalej, prawda? Więc my w tym okresie, kiedy już mamy tą indywidualną świadomość, już chcemy być sobą, bardzo, bardzo często jesteśmy źle traktowani, niewłaściwie traktowani, i tu jest mnóstwo buntu. Mówi się o czymś takim jak bunt nastolatka. Bunt nastolatków, który jest charakterystyczny. Psychologowie na przykład mówią, ale zwróćcie uwagę, jak teraz. Najprawdopodobniej jesteście dorosłymi osobami, które mnie słuchają. Zwróćcie uwagę, czy jeżeli teraz, dzisiaj, ktoś by wam kazał iść teraz właśnie umyć zęby, potem zrobić coś, na co nie macie ochotę, zjeść coś, na co nie macie ochotę, uczyć się lub czytać rzeczy, które was w ogóle nie interesują, potem musielibyście zrobić jeszcze jakieś inne, wykonać czynności i nie moglibyście na przykład sobie odpocząć w taki sposób, jaki chcecie, na przykład przed komputerem, przed telewizorem, tylko ktoś wam by wam powiedział, że macie właśnie teraz iść spać, albo na przykład przestać czytać tą książkę, przestać oglądać ten telewizor. Niektórzy ludzie nie rozumieją tego i mówią: no tak, wszyscy nastolatkowie się buntują. Owszem, bo są właśnie tak traktowani. To być może jeszcze biologicznie i społecznie i prawnie nie są dorosłe osoby, ale one, te wszystkie osoby nastoletnie mają swój rozum, swoje uczucia, swoją indywidualność, a rodzice, cała szkoła, ci wszyscy ludzie w zasadzie, którzy nas otaczają, chcą nas szkolić, mówią nam, co mają robić. I właśnie tutaj, bo mówimy cały czas o bioenergoterapii i o czakrze, tutaj splotu słonecznego, tutaj ta energia rozwijająca się, ona krąży, krąży tutaj właśnie, ona sobie tutaj krąży, krąży, tu mam żebra, tu mam ten dołek pod żebrami, prawda? I ona tutaj najczęściej sobie właśnie tak krąży, ten wir energetyczny, on stąd idzie, prawda, wchodzi tutaj do kanału centralnego i tam z tyłu wychodzi. I te wszystkie energie przechodzą przez nasze ciało i bombardują nasz splot słoneczny. Niektóre zostają, niektóre przelatują. Jeżeli to są powtarzające się emocje, na przykład ojciec, który mówi jakieś banialuki, który każe nam coś robić, czego nie chcemy, matka, która wylewa łzy, że jesteśmy nie tacy, jak powinniśmy być, albo ojciec, który wylewa łzy, no rzadziej się to zdarza, nauczyciele, którzy mówią różne rzeczy, których wcale nie chcemy, mówią nam, że jesteśmy głupi, jesteśmy tacy albo inni, koledzy, koleżanki ze szkoły, prawda? Ja pamiętam, no chyba wszyscy pamiętamy, co się działo w szkole, więc my nie mamy jeszcze jako 14, 15, 16-latki wyrobionej empatii, wyrobionych takich zachowań, więc nie wiemy jeszcze, jak się zachować, próbujemy różnych rzeczy, niemniej to wszystko nas bombarduje, prawda? No i tutaj dlatego właśnie ci ludzie, którzy do mnie przychodzą, powiedziałem, że wszyscy klienci, których tu odwiedzam, którzy są moimi stałymi klientami tutaj w Azji na przykład, to bardzo często, szczególnie w tej kulturze, która no nie jest jeszcze tak rozwinięta, jeżeli chodzi o świadomość, że dzieci też mają własne prawa, prawda? Jednak chorują właśnie na tego różnego rodzaju rzeczy. Jakie to są choroby? Przede wszystkim bardzo często są to choroby nowotworowe, jakieś guzy i innego rodzaju złośliwe lub niezłośliwe choroby nowotworowe, albo przynajmniej z potencjałem na bardzo
bardzo negatywne choroby. Dlaczego? Dlatego, że zaburzenia długotrwałoodporności mogą prowadzić do różnego rodzaju rozrostu komórek rakowych. Pamiętajcie, że my mamy cały czas komórki rakowe, które nasz sprawnie działający układ immunologiczno-odpornościowy potrafi no, pozbyć się, zabić, prawda, unieszkodliwić. Natomiast jeżeli cały czas mamy zaburzenia poprzez stres, poprzez jakieś blokady energetyczne, cały czas są zaburzenia w naszym układzie odpornościowym, no to wtedy niestety, może dojść do takich złych rzeczy. Ale częściej, dużo częściej mamy problemy z chorobą refluksową przełyku, czyli zwieracz dolny przełyku się nie domyka, są jakieś żylaki tam albo jakieś inne rzeczy, które powodują, że ta treść z żołądka się cofa, prawda, mają uszkodzone potem na przykład przełyki, ale jeżeli jest choroba refluksowa żołądka, to też jako specjaliści możecie zwrócić na to uwagę, ponieważ bardzo często jest to związane z chrypką, z gardłem chorym, z zatokami chorymi, z zaczerwienieniem oczu, z bólami głowy i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że jak ludzie na przykład sobie śpią i ta treść żołądkowa przychodzi aż tutaj, prawda, to przede wszystkim może się to do tchawicy dostać, ta treść żołądkowa, wtedy mamy podrażnioną tchawicę, mamy chrypę, mamy zaburzenia w ogóle głosu, na przykład zmienia nam się głos i tak dalej. Może to pójść nawet dalej, prawda, i wpłynąć nawet do zatok, prawda, i bardzo często są tutaj jakieś niezidentyfikowane problemy z zatokami, z głową, bólami i tak dalej. A oczy czerwone, bo to wszystko razem jest połączone i też widziałem wiele przypadków czerwonych oczu, które były związane bezpośrednio z chorobą refluksową przełyku, która wynikała z zaburzeń w czakrze splotu słonecznego. Problemy różnego rodzaju z trawieniem, z przyswajaniem i tak dalej. Wszelkiego rodzaju nerwice, nerwice natręctw, nerwice polegające na jakichś arytmiach, bólach żołądka, depresje wszelkiego rodzaju. Pamiętajcie, że brzuszny układ nerwowy jest odkrywany cały czas zarówno przez naturoterapeutów, jak i przez medycynę klasyczną i ten brzuszny układ nerwowy on wpływa naprawdę na wiele, wiele aspektów naszego życia. No już są odkrycia potwierdzone, że mikrobiota jelitowa może komunikować się za pomocą nerwu błędnego na przykład i wydawać nam polecenia w postaci no, informacji różnego rodzaju. To chodzi o to, że różne substancje potrafią oddziaływać na te sygnały, które potem idą do mózgu i na przykład chce nam się czegoś słodkiego, to tak naprawdę nie nam, tylko tym bakteriom, tej biocie jelitowej, która tam jest. I potem jak coś zjemy słodkiego, to one wytwarzają substancje podobne na przykład do endorfin, które nas wprowadzają w błogi nastrój, więc jesteśmy tymi manipulowani. Więc wszystkie zaburzenia w tym splocie słonecznym mogą takie rzeczy powodować również, jak również jeżeli mogą euforię wywołać albo zadowolenie jako nagrodę za zrobienie czegoś, co chce mikrobiota, może to też doprowadzić do różnego rodzaju depresji i tak dalej. Bardzo często myśli samobójcze, takie odrętwienie, różnego rodzaju depresje, niechęć do życia, brak energii. Pamiętajcie też, że splot słoneczny jest związany z naszą w ogóle energią, jest jakby takim piecem naszego ciała, tak więc brak energii, brak chęci życia i tak dalej, to wszystko może się wydarzyć właśnie przy zaburzeniach tutaj ze splotem słonecznym, więc pamiętajcie, że to jest bardzo, bardzo ważne. Mamy też tutaj splot brzuszny, prawda, splot słoneczny, on też powoduje oddziaływanie energetyczne na przeróżne inne linie energetyczne i on jest bardzo silnie z nimi związany na poziomie energetycznym. Więc jeżeli mamy zaburzenia w splocie słonecznym, moje doświadczenie mówi mi, że bardzo często najbliższe
linie energetyczne, tak zwane meridiany, to z tradycyjnej medycyny chińskiej, te meridiany mogą być zaburzane. Tutaj bardzo blisko do splotu słonecznego tutaj jest położony na przykład linia meridianu wątroby, powiedzmy, i ona również energetycznie jest związana i może być zaburzana jako cała właśnie przy zaburzeniach splotu słonecznego. I pamiętajcie tylko jedną rzecz, co na innych wykładach wyjaśniam dokładnie. Jeżeli chodzi o meridiany, to nie są to narządy. Na przykład meridian wątroby nie jest wątrobą, meridian nerek nie jest nerkami. To są połączenia energetyczne, więc jeżeli ja mówię o energii, o spojrzeniu energetycznym na człowieka, nie mówię tylko o narządach. Mówię o całej energetyce tych narządów, tych meridianów, tych linii energetycznej, które mogą być zaburzone. Bo wątroba jako organ jest bardzo skomplikowanym i niezwykłym narządem. Tak jak powiedziałem, ma kilkaset funkcji różnego rodzaju, mniejszych i większych, które są kluczowe dla naszego organizmu. Ale oprócz tego są połączenia energetyczne. Jeżeli mówimy o meridianie wątroby, to mówimy o energetyce tego organu, a nie o tym organie. Więc te wszystkie klasyczne, związane z klasyczną medycyną, funkcje wątroby są czymś jednym, natomiast meridian wątroby jest połączony i przechodzi przez całe nasze w zasadzie ciało, przynajmniej tam w dół, prawda? I on jest związany z różnego rodzaju punktami na ciele, są punkty, które łączą się z innymi organami, są punkty, które są lokalnymi punktami, na przykład mogą być stosowane przy bólu, powiedzmy, kolana, ale mogą też być związane z funkcjonowaniem innych niż wątroba, na przykład organów. Tak więc to trzeba wziąć pod uwagę. Tak więc zaburzenia w splocie słonecznym mogą wpłynąć na energetyczne zaburzenia w całych meridianach, co w rezultacie tak naprawdę w skrajnym, bardzo niefortunnym przypadku może doprowadzić do wielonarządowej niewydolności. Tak więc musimy uważać, żeby ten meridian funkcjonował dobrze. Napiję się teraz kawy i chciałbym powiedzieć, że jeżeli Wam się wykłady moje podobają, możecie mi postawić kawę. Ja tych kaw dostałem już bardzo dużo i za każdym razem bardzo gorąco dziękuję, bo jesteście wspaniali, że potraficie odwdzięczyć się za wykład, stawiając mi kawę. Mała czarna kosztuje 5 zł, tak więc nie jest to dużo, a bardzo dobrze smakuje taka czarna. Ja zresztą piję prawie wyłącznie czarną kawę, właśnie się napiję. Wspaniała, dziękuję Wam, bo to jest od Was. Ta kawa pochodzi ze stoków, które to są takie pola tutaj, lokalna kawa przy Himalajach, tam w tych niższych partiach. I ona jest, dzisiaj spróbowałem po raz pierwszy, bo tu różnej kawy próbuję. I ta akurat kawa pochodzi z okolic Lachung, możecie sobie zobaczyć na mapie. To jest miejscowość położona około 3000 metrów nad poziomem morza i tam jest dużo takich zjazdów, prawda? I tam są plantacje i herbaty, i takie próbne plantacje kawy. No i właśnie ją próbuję. Jest bardzo głęboka w smaku i ma taki zapach bardzo dymny. Może dlatego, że jest bardzo długo palona, bo ja lubię mocno paloną kawę. Ale jest naprawdę wspaniała. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za tą kawę. I jeszcze raz mówię, możecie mi postawić kawę, jeżeli Wam się podoba wykład, a link do tego ukaże się na końcu filmu. Jeżeli chodzi o emocje, to każda czakra ma swoje emocje, związane z nią emocje. I ja, pisząc książkę na przykład, wymieniłem te emocje, ale na wykładach i tak dalej trochę to rozszerzam, dlatego że nie wszyscy rozumieją jedno słowo, które składa się na określenie emocji. Ja sobie tutaj zapisałem, że każda z czakr ma określoną ilość głównych emocji, prawda? I na przykład tutaj, jeżeli chodzi o splot słoneczny, mówi się o 10 głównych emocjach. Ta pierwsza emocja to jest duchowa ignorancja. Duchowa ignorancja
Dostałem kilka pytań w związku z tym, cóż to jest duchowa ignorancja. No przede wszystkim jest to ignorowanie własnych potrzeb rozwoju. Jeżeli na przykład uważamy, że najpierw musimy, nie wiem, postawić dom, zbudować dom, kupić pralkę i tak dalej, więc cały czas pracujemy, cały czas wykonujemy jakieś automatyczne czynności i tak dalej i w ogóle się nie rozwijamy. W ogóle nie zwracamy uwagi na to, że jednak nasza wewnętrzna duchowość powinna być rozwinięta, no to wtedy jest to duchowa ignorancja. Poza tym duchowa ignorancja jest wtedy, kiedy na przykład nie mamy żadnego systemu wiary, żadnego systemu filozoficznego. Nie każdy duchowo rozwinięty musi być osobą religijną. Można być niewierzącą osobą, ale mieć rozwiniętą duchowość. I właśnie o to chodzi, żeby nie być ignorantem, ponieważ nasze życie jest bardzo ciekawe, jeżeli mamy jakiś system, na którym filozoficzny czy religijny, na którym możemy się oprzeć. Jeżeli jesteśmy osobami inteligentnymi i chcemy naprawdę zrobić coś, co będzie nas rozwijało i będzie rozwijało tą wewnętrzną jakby energię, czyli w tym wypadku czakrę splotu słonecznego, to powinniśmy jednak być osobami, które mają to jakby rozwinięte, jakby myślą o tym, co zrobić, żeby na przykład być lepszą osobą, mieć więcej przestrzeni w umyśle i tak dalej. Jeżeli jesteście religijnymi osobami, no to wtedy możecie, no tak jak ja na przykład jestem religijnym buddystą, prawda? I codziennie chodzę sobie do świątyni, medytuję, powtarzam mantry, jak idę gdzieś i nie mam nic innego do zrobienia, to sobie powtarzam mantry. W ten sposób rozwijam swoją duchowość. Czasami medytuję, rozmyślając nad jakimiś rzeczami. To jest właśnie ta duchowość. Ale każdy może mieć swoją. Nie ma tutaj niczego takiego jak lepsza albo gorsza duchowość, prawda? Poza tym te wszystkie na przykład medytacje, które możecie zrobić religijne medytacje albo pozbawione religii medytacje, których ja na przykład uczę na kursach mindfulness. Bardzo często ludzie, którzy przychodzą do mnie na kursy mindfulness, pytają, czy są katolikami, czy to idzie w sprzeczności z ich religią. No zupełnie nie. To tylko osoby, które nie rozumieją tego, albo są ortodoksyjnie zamknięci na jakikolwiek rozwój, no to mówią, że medytacja może szkodzić. Medytacja jest czymś wspaniałym, ponieważ rozwija nasz umysł do odczuwania, do miłości bliźniego i tak dalej, więc spokojnie można być katolikiem, chrześcijaninem, chrześcijanką i robić różnego rodzaju medytacje. Medytacją może być też uwielbienie, nie wiem, Boga, w którego wierzycie i tak dalej. Różne są medytacje i wtedy odsyłam do osób, które się tym zajmują. Więc to jest ta duchowa ignorancja. Pragnienie. Pragnienie jest jakby głównym, w ogóle jeżeli się cofniemy w filozofię buddyjską, to pragnienie jest jakby pierwszą, pożądanie i pragnienie. To są takie emocje, które pchają nas w ogóle do odrodzenia. Dlatego w ogóle buddyjska filozofia mówi o tym, że my bez końca się odradzamy i te wszystkie rzeczy, których doświadczamy, nie mają końca i cały czas wałkujemy te same rzeczy. Na tym polega cała reinkarnacja, kołowrót wcieleń i tak dalej. I pcha nas do tego chęć, właśnie pragnienie, pożądanie i tak dalej, prawda? Więc to pragnienie w takim pozytywnym sensie, myślę, że mogę powiedzieć, to jest coś, co zmusza nas do działania, co mobilizuje nas do różnego rodzaju działań. Więc to pragnienie w bardzo określonym, bardzo takim kontrolowanym sposób może pobudzać do pracy energię w czakrze splotu słonecznego. Natomiast jeżeli tego pragnienia jest za dużo, jeżeli to pragnienie robimy tak, że na przykład pragniemy cały czas nowych rzeczy, pragniemy posiadać, pragniemy czegoś znowu nowego, nigdy nie jesteśmy zadowoleni z tego, co mamy, bo pragniemy dalej, więcej i tak dalej. Więc takiego rodzaju pragnienie powoduje, że zaburzamy naszą czakrę. Tak samo jak ja nie powiedziałem, ta brak duchowości również bardzo wysusza jakby tą czakrę. I nadmierne pragnienie
pragnienie zaczyna zaburzać czakry, zaburza częstotliwość, która jest charakterystyczna dla tej czakry. Energia może się zablokować wtedy, na przykład, jeżeli ciągle czegoś pragniemy. To jest nawet takie bardzo logiczne i możecie nawet zwrócić uwagę na to, co teraz powiem. Jeżeli na przykład cały czas pragniemy czegoś, prawda, i cały czas nie jesteśmy zadowoleni z tego, co mamy, to może nas rozbolić bardzo łatwo brzuch, prawda, i tak dalej, bo właśnie ta emocja blokuje nam czakrę, czakrę splotu słonecznego, więc pragnienie nie jest dobrą emocją. Kolejna rzecz, którą sobie tutaj zapisałem, żeby po kolei mówić, to jest zazdrość. Zazdrość jest bardzo często związana, no tylko i wyłącznie związana z czakrą splotu słonecznego i zazdrość powoduje bardzo duże ubytki w splocie słonecznym. Tam bardzo dużo rzeczy się zmienia negatywnie, można by to nawet przyrównać do nowotworu. Czasami te energie jakby, ja mówię teraz metaforycznie i w przenośni, możecie sobie to tak wyobrazić, ale tak jak mówię, no czakry nie mają trzech wymiarów tak jak nasze ciało, więc nie chcę, żebyście to jako pewnik, jako coś, co istnieje. To jest bardziej metaforyczne pokazanie tego, co chcę powiedzieć. Więc zazdrość może powodować, że powstają jakby takie narośla na tej czakrze, które blokują przepływ. A jak jest kompletnie zablokowany przepływ energetyczny, to wtedy pojawia się ból, bo blokada no to ból. Może pojawić się bardzo wiele chorób. I zazdrość, jeżeli komuś czegoś bardzo zazdrościmy, jeżeli jesteśmy niezadowolone lub niezadowoleni z tego, że ktoś coś ma, a my tego nie mamy, albo zazdrościmy, nie wiem, związku, ludziom czegoś, albo emocji, albo rzeczy materialnych, wszystko jedno. Zazdrość powoduje natychmiastową reakcję naszego organizmu. Wtedy zaburza się trawienie, wtedy zaburza się żołądek i tak dalej. Jeżeli natomiast ta zazdrość jest naszym jakby główną cechą, jeżeli my cały czas czegoś zazdrościmy innym, mogą pojawić się niestety nowotwory, mogą pojawić się duże problemy ze zdrowiem, mogą pojawić się narośla, właśnie komórki nowotworowe, różnego rodzaju guzy, które mogą nas nawet zabić, więc zazdrość jest bardzo negatywną emocją, która naprawdę może wpłynąć negatywnie na nasze zdrowie, więc uważajcie. Jeżeli przychodzą do was ludzie i mają coś takiego, bo po co ja to mówię tak szeroko o tym, tak jak o innych czakrach, odsyłam do poprzednich moich filmów o czakrach z zakresu bioenergoterapii. Jeżeli przychodzą do was klienci, no bo adresuję to raczej do terapeutów oraz do ludzi, którzy chcą sobie pomóc, ale jeżeli widzicie u siebie albo u innych ludzi takie tendencje, na przykład brak, takie zobojętnienie, brak duchowości, co powiedziałem, albo takie pragnienie posiadania różnych rzeczy, albo zazdrość, prawda? No to wtedy wiadomo, że jest na pewno zaburzenie w czakrze splotu słonecznego i można to oczywiście oczyszczać. Jak to robić? Oczywiście uczymy tego na kursach. Można to robić radiestezyjnie, można to robić okadzając, nie, można to robić różnego rodzaju energetycznym oddziaływaniem za pomocą własnych energii, wibracji, mist grających albo też na przykład kamertonów, które wydzielają przeróżnego rodzaju wibracje, które wspomagają i tak dalej. Co ja sobie tam zapisałem dalej? Zdrada. Zdrada jest czymś, co łamie czakrę i bardzo trudno jest wyleczyć. Zdrada jest czymś bardzo złym. Nie mówię o tym, poczekajcie, napiję się kawy. Nie mówię o takiej zazdrości, przepraszam, nie mówię o takiej zdradzie, oczywiście też, że idziemy, robimy skok w bok, prawda? To jest zdrada i to łamie również, tylko wiecie, tutaj znowu trzeba zrozumieć, że my jesteśmy panami własnego losu i to my decydujemy, co chcemy zrobić, więc czasami są ludzie, moi studenci, ostatnio była taka duża dyskusja na temat moralności i tak dalej, prawda? Moralność w innych, w zależności od szerokości geograficznej, kraju, spojrzenia i tak dalej, jest różnie interpretowana. I teraz, czy jest zdradą i czy czuje na przykład osoba, która zdradza,
blokadę. Jeżeli na przykład żyje w związku, który według tej osoby jest nieudany i w końcu zakochuje się w kimś innym i zdradza swojego partnera albo partnerkę. Czy jest to zdrada? Według prawa jest to zdrada, natomiast czy wewnętrznie, energetycznie jest to zdrada? Nie sądzę, dlatego że my musimy wiedzieć, że coś złamaliśmy. Więc chcę, żebyście zrozumieli, a ja ani niczego nie pochwalam, ani nie jestem zupełnie open-minded, więc nie mam jakichś takich blokad ani ograniczeń, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Natomiast adresuję to do wszystkich i chcę wam wytłumaczyć ten punkt widzenia. Jeżeli na przykład ktoś zaczyna żyć z inną osobą, nawet w ukryciu, bo nie może się wyzwolić z tego związku, w którym teraz jest, ale już nie kocha tej osoby i idzie w bok, to niekoniecznie musi to zaburzać czakrę splotu słonecznego. Chcę, żeby to było dobrze zrozumiane. Jeżeli możecie to oceniać moralnie jak chcecie, to już wasza sprawa, natomiast ja tylko mówię jak jest, bo to wszystko jest tutaj, prawda? Natomiast zdrada, jeżeli na przykład robimy skok w bok, bo na przykład jesteśmy w udanym związku albo średnio udanym związku, a na przykład poszliśmy na jakąś imprezę i robimy skok w bok, to jest zdrada z pełną konsekwencją złamania energii w splocie słonecznym. Ale zdrada nie tylko jest skokiem w bok i nie tylko wiąże się z seksem i tylko z jakimś partnerstwem, bo zdrada to również jest na przykład zdrada przyjaźni, zdrada, czyli złamanie obietnicy i słowa, różnego rodzaju zdrada siebie samego, prawda? Bo na przykład my bardzo często obiecujemy sobie, składamy sobie obietnice i składane sobie obietnice są tak samo ważne, jak składanie komuś innemu. My w ogóle nie myślimy o tym w tych kategoriach bardzo często. I bardzo często pacjenci w stanie ciężkim, którzy szukają pomocy i trafiają do mnie jako do naturoterapeuty, właśnie jak z nimi rozmawiam, to wychodzi to bardzo często w rozmowie. Ludzie obiecują sobie jakieś rzeczy i łamią te obietnice, myśląc, no przecież ja sobie wybaczę. Nie, wcale nie, nie wybaczycie sobie. Nie wybaczycie sobie na poziomie energetycznym, nie wybaczycie sobie na poziomie tutaj wewnętrznym, ponieważ zdradzacie samych siebie. Jest to najgorsza zdrad, jakich można dokonać, a ludzie nie zdają sobie z tego sprawy. Więc jeżeli ja sobie obiecuję, że pojadę do Milanówka, na przykład, nie wiem dlaczego Milanówek, jeżeli pojadę do Milanówka na przykład i nie jadę do tego Milanówka, bo coś tam się wydarzyło albo w końcu zmieniłem zdanie, to ja potem czuję wewnętrzny żal. Ten żal u mnie narasta. I to jest złamanie energii w splocie słonecznym. Jeżeli sobie obiecujecie, że nie zjecie tej czekolady, a jecie tą czekoladę, to też jest zdrada. Pamiętajcie, ja mówię o małych rzeczach, ale my ludzie mamy tendencję do składania sobie w samym obietnic codziennie po kilkadziesiąt czasami razy. I my cały czas łamiemy, mamy tendencję do łamania tych obietnic. I to jest okropne. To jest bardzo złe działanie. I potem ludzie chorują właśnie, mają sezonowe niestrawności, ciągle im coś dolega, mają chorobę refluksową, mają chorobę IBS, mają niestrawność, mają to albo tamto, bóle, biorą różne tabletki, nie wiedzą co się dzieje i tak dalej. To właśnie jest to, moi drodzy. Te emocje, po to tak szeroko o tym mówię, żebyście mogli i na sobie, ojej, co to, i na sobie, i na innych, żebyście mogli to zobaczyć. Co tam dalej napisałem? Zdrada. Dalej mamy wstyd. Wstyd. Wstyd jest emocją, która powoduje zaburzenie ujemne, czyli brak energii, wyschnięcie energii w splocie słonecznym. Tak więc jeżeli się czegoś wstydzicie i pielęgnujecie ten wstyd, to wtedy ta energia tam jest zmniejszona. Różnie to można przedstawić metaforycznie, może to zawężać na przykład ten kanał, prawda, spowalniać przepływ tej energii,
może, no nie wiem, w jakikolwiek sposób wysuszać, osłabiać, albo też można sobie wyobrazić to, że ta energia po prostu przez nas, tak jak jedzenie, kto ma przyspieszony metabolizm, przelatuje się, nic nie przyswaja. Tak samo tutaj ta energia przelatuje i w ogóle się nie zatrzymuje i jest brak tej energii. Te braki energii powodują plamy, jakby takie dziura ozonowa, no nie wiem, jak to inaczej wyjaśnić, pod względem bioenergoterapeutycznym, i wtedy dochodzi do zaburzenia, do pewnego rodzaju niewydolności, do możliwej niewydolności danych organów, jak na przykład niedoczynność jakiegoś rodzaju, na przykład niedostateczne wydzielanie soków żołądkowych albo żółci, albo niedostateczna perystatyka jelit, niedostateczna metabolizm i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że to rozumiecie. Właśnie to powoduje wstyd. I ten wstyd, co to jest wstyd? No bo ludzie mówią, ale ja się nie wstydzę. Owszem, wstydzicie się. Wstydzicie się bardzo często. Ludzie bardzo często są nieotwarci, nie mówią tego, co myślą, wstydzą się swoich przekonań, wstydzą się swojego wyglądu. Bardzo często robimy sobie coś takiego, że patrzymy w lustro i mówimy, że źle wyglądamy, mówimy, że jesteśmy głupi, mówimy swoim dzieciom, że są głupi. Cały czas używamy jakichś negatywnych rzeczy w stosunku do siebie. Robimy rzeczy, których nie powinniśmy robić, i wtedy się ich wstydzimy. Robimy coś ukradkiem zamiast otwarcie. Ja na przykład, no nie wiem, zajęło mi to 35 lat mojego życia, czyli już dawno temu, kiedy zdecydowałem, że będę robił wyłącznie to, co mam ochotę, i ja zupełnie nie wstydzę się niczego, ponieważ uwielbiam siebie i uwielbiam swoje życie, uwielbiam tych ludzi, którzy mnie otaczają, i świat. I na początku się do tego jakby trochę zmuszałem, ale potem zobaczyłem, że ta metoda działa. I wypracowałem sobie własną metodę do akceptacji siebie. I przestałem chcieć być doskonałą jednostką, bo ta moja doskonałość i wasza doskonałość jest w tym ukryta, że w tej naszej niedoskonałości jesteśmy niepowtarzalni. To jest wspaniałe i fantastyczne. I każdy z nas powinien się uwielbiać, bo to my jesteśmy swoimi najlepszymi przyjaciółmi. Przecież to my spędzamy ze sobą 24 na dobę, prawda? Ze wszystkimi myślami, ze wszystkimi rzeczami. I to właśnie buduje siłę, to właśnie buduje to, że mamy rozwinięty, harmonijny splot słoneczny. I to powoduje, że się po prostu dobrze czujemy. Tak więc nie powinniśmy się siebie wstydzić, nie powinniśmy się wstydzić tego, co powiedzieliśmy. Bardzo często na przykład, naprawdę, to każdemu się zdarza. Powiemy coś komuś, na przykład, nie wiem, wypijemy o kieliszek za dużo, powiemy coś, czego nie powinniśmy powiedzieć byli, i tak dalej, i tak dalej. Tak więc robimy rzeczy i potem mówimy: o kurde, co ja powiedziałam, ale wstyd, i tak dalej, i tak dalej. Albo na przykład uważamy, że się niestosownie do okoliczności albo sytuacji tam ubraliśmy, albo jeszcze coś innego zrobiliśmy, prawda, i się ciągle czegoś wstydzimy. Wstydzimy się swoich dzieci, bo nie mają takich ocen, jakbyśmy chcieli. Wstydzimy się swoich oczekiwań, wstydzimy się mnóstwa rzeczy. Jak się zaczniecie zastanawiać nad tym, to dojdziecie do wniosku, że się bez przerwy czegoś wstydzicie. Kolejna rzecz, strach. Strach paraliżuje i w ogóle odejmuje właśnie, paraliżuje, spowalnia albo stopuje w ogóle energię splotu słonecznego. Wasze zdrowie. To jest taka duża kawa, kufel po piwie, ale ja nie piję piwa, a kawę jak najbardziej. Wspaniała ta kawa. Jeszcze raz dziękuję. No i strach. Ta energia powoduje najczęściej właśnie zaburzenia na tutaj osi mózgowo-jelitowej. Bardzo często powoduje różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, które potem powodują albo choroby psychiczne typu, no nie wiem, różnego rodzaju depresje, paranoje, obłędy, ataki paniki i tak dalej, i tak dalej. Dużo takich chorób. Pamiętajcie, że strach jest też związany z emocją złość, gniew.
Więc zawsze jak ktoś wybucha, jak ktoś jest gniewny, to pod tym gniewem zawsze jest strach, prawda? Więc to też można łatwo rozpoznać. Tak więc strach. No teraz jesteśmy w takich czasach, w takim świecie, że my bez przerwy jesteśmy bombardowani różnego rodzaju informacjami. Tak jak uczyłem kiedyś na mindfulness i zrobiliśmy takie ćwiczenie, przez 3 dni nie oglądać żadnych wiadomości, nie czytać żadnych newsów, zupełnie się odciąć od świata. No i chyba tylko 2 studentom udało się wykonać to ćwiczenie, natomiast reszta miała ogromną trudność. Ja od lat zrezygnowałem z czytania tego, co się na świecie dzieje. W ogóle mnie to nie interesuje, dlatego że nie mam na to wpływu. Gdybym miał na to wpływ, to bym się interesował, bo bym pewnie chciał coś zmienić, prawda? Ale nie jestem politykiem, nie wybrałem takiej drogi życiowej i nie ma żadnego sensu wiedzieć, co się na świecie dzieje, co kto powiedział, jaki polityk, kto przeciw czemu protestuje, kto wychodzi na ulicę i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli coś jest nie tak, jeżeli coś jest nie tak i jakieś prawa są łamane i tak dalej, to nie ma w tym nic złego, że idziemy, walczymy, no bo to są jakieś idee, po to też jesteśmy na tym świecie, żeby pomóc innym, prawda? I to są piękne rzeczy. Jeżeli nie robimy tego z negatywnymi emocjami, to możemy na przykład przeciwko czemuś protestować, możemy iść głosować, możemy zmienić różne rzeczy, ale uczestniczenie w manipulacji medialnej, robienie z siebie, nie wiem, dawcy pieniędzy za to, że się ogląda, bo wiecie, że jak oglądacie reklamy, jak oglądacie te wszystkie wiadomości, klikacie, emocjonujecie się i tak dalej, to wy wspomagacie tych ludzi, którzy te banialuki, dyrdy małe wam sprzedają, prawda? Jak się wejdzie na przykład na newsy, no to tam widać. Ja czasami muszę wchodzić zawodowo, bo coś muszę sprawdzić, żeby do czegoś się odnieść. No to tylko nigdy tego nie czytam, ale widzę, chcąc, nie chcąc, szybko czytam, skończyłem kurs szybkiego czytania, więc wystarczy, że spojrzę na stronę i widzę, co tam jest napisane. Tak więc dawne czasy. Natomiast te nagłówki, no to, że ktoś umarł, jakaś katastrofa, że nadciąga jakaś okropna, nie wiem, klimatyczna, kolejna katastrofa, że coś się tam rozbiło, ktoś tam zginął. No i politycznie, że w ogóle to niedługo będziemy w czarnej dupie i w ogóle wszyscy ze wszystkich stron znowu nas zaatakują, rozgrabią nasze majątki i w ogóle będziemy nie wiadomo gdzie, pewnie poumieramy. Jeszcze będziemy cierpieć przed tym. Więc mniej więcej tak wygląda zajrzenie do newsów, tak samo w telewizji i tak dalej, i tak dalej. I to powoduje strach. Nawet jeżeli ludzie mówią, ach, ja nie oglądam, ja tylko i tak dalej. Czy wy zdajecie sobie sprawę, bo w wielu polskich domach jest włączony telewizor. Czy wy zdajecie sobie sprawę, że jak jest włączony telewizor, to te informacje tutaj przychodzą, prawda? Przychodzą. A wiecie, że jak coś widzicie, patrzycie na coś i tak dalej, to akurat oddziaływujecie na splot słoneczny, bo to jest akurat powiązane, prawda? Oczy i wzrok są narządami i zmysłem powiązanym ze splotem słonecznym. Więc wszystko, co wchodzi waszymi oczami, bezpośrednio dochodzi do splotu. Więc jak oglądacie te newsy, jak czytacie, no bo przecież czytacie za pomocą oczu, prawda? To wszystko wchodzi bezpośrednio, emocjonalnie tam. I potem każdy, to nie jest tak. Ja jestem osobą, która unika tego, bo mimo, że dużo medytuję i robi różne rzeczy, i tak bym się pewnie bał, bo jestem człowiekiem, ja nie przestałem być człowiekiem, ja nie przestałem mieć emocji. Tak samo wy, jeżeli ktoś będzie dla mnie mówił mi okropne rzeczy, to ja się zacznę bać. To jest naturalna reakcja, tak właśnie się stanie, będę się bał, prawda? Tak więc to nie jest tak, że wy się nie będziecie bać, więc strach powoduje właśnie bardzo duże takie no, zaburzenia,
które mogą nawet zastopować w ogóle energię. I to jest katastrofa, naprawdę katastrofa, bo to wtedy doprowadzi do depresji, do myśli samobójczych, do różnych rzeczy bardzo niefajnych. Kolejna rzecz to jest obrzydzenie. Obrzydzenie, moi drodzy, to jest bardzo negatywna emocja, ponieważ oddziela nas od reszty. Ludzie sobie często nie zdają sprawy, że my jesteśmy częścią reszty. Nasze ciała są częścią przestrzeni. Mówiłem wielokrotnie, jak ktoś mnie śledzi, to wie, że mówiłem już o tym, z czego się nasze ciało składa, prawda? Przypomnę tylko bardzo szybko, że nasze ciało składa się z różnego rodzaju układów, które składają się z narządów, które się składają z tkanek. Tkanki są złożone z komórek, w komórkach są organele. Jak będziemy je powiększać, to dojdziemy w końcu, że to wszystko jest złożone z atomów. Atomy również nie są jakąś cegłą, której się nie da rozwalić, tylko są złożone z trzech podstawowych substancji, czyli protonu, neutronu i elektronu, prawda? One wszystkie krążą, ta odległość pomiędzy tymi atomami jest dosyć duża, więc wygląda to, powiedzmy, jak gwieździste niebo, tak w bardzo dużym skrócie. No ale jeżeli zaczniemy dalej się wgłębiać, dalej jakby no powiększać te atomy, protony, neutrony, elektrony, dojdziemy do tego, że one też są złożone z jeszcze mniejszych, bardzo niestabilnych części, czyli na przykład z kwarków. Te kwarki potrafią się pojawiać, potem ich nie ma, potem znowu są, czyli wszystko jest jakby energią, wszystko nas jakby otacza i tak dalej, prawda? Więc my niczym się nie różnimy od tego, od tych tutaj na przykład obrazków ściany, tego powietrza, który mnie otacza. Ja nie jestem od tego oddzielony. Mnie się wydaje, że moje ciało ma tutaj jakby granice, ale ja mam ciało eteryczne, a tu jest tworzą inne rzeczy, ale tak naprawdę jeżeli sobie odetnę, nie wiem, jakąś część ciała i ją spalę, to ja tego nie spalę tak naprawdę. To po prostu wróci do przestrzeni, te atomy i te wszystkie, ten cały potencjał, który tam jest energetyczny, on wejdzie po prostu będzie inną formą, prawda? Ale on w ogóle nie zginie, nie da się zabić, zniszczyć i tak dalej. Więc mówimy o obrzydzeniu, jakbyście zapomnieli. Obrzydzenie jest bardzo taką iluzoryczną, głupią emocją, która powoduje, że brzydzimy się różnych rzeczy, brzydzimy się innych ludzi, oddalamy się od tych innych ludzi, zjawisk i tak dalej, bo myślimy, że jesteśmy lepsi. I to obrzydzenie jest jakby pierwotnym jakby schodem do dumy, która powoduje bardzo dużo zaburzeń, ale o tym przy innej czakrze. Więc to obrzydzenie powoduje, że my sobie blokujemy i zanieczyszczamy organizm przyczepami negatywnymi. Jeżeli na przykład brzydzimy się czegoś, cokolwiek to jest, mamy wstręt do czegoś i tak dalej, to my się od tego oddzielamy. Ja wiem, że czasami na przykład patrzymy na coś, co według nas subiektywnie jest brzydkie, no i wtedy sobie myślimy, nie chcę na to patrzeć, prawda? Ale tak naprawdę rozwinięta duchowo osoba nie ma czegoś takiego jak obrzydzenie. No po prostu spojrzymy na coś, powiedzmy, no leży na chodniku, już tak ekstremalnie powiem, wymiociny, prawda, i tak dalej. No to są dalej resztki jakiegoś pokarmu zmieszane z treścią żołądkową, z kwasem solnym, być może z żółcią, leżą na chodniku, były kiedyś ładnymi, nie wiem, potrawami, teraz są innymi potrawami, ale nadal jest to tylko to, co leży tam na tym chodniku, prawda? Nikt nie każe nam tego dotykać i tak dalej, więc jeżeli patrzymy na to, nie powinniśmy czuć żadnych z tym emocji, prawda? To są takie bardzo skrajne przypadki, ale jeżeli jesteśmy po prostu świadomi tego, że my, no, my też będziemy kiedyś
czymś, co będzie gniło, prawda? No nasze ciało, jak umrzemy, będzie gniło, będzie wybuchało. Jeżeli się zdecydujemy na pochówek, to ciało najpierw spuchnie, potem wybuchnie, potem będą je jadły różne inne istoty i tak dalej, i tak dalej. Wrócimy do ziemi. Jeżeli się spopielimy, no to zamienimy się w garstkę popiołu, prawda? Tak więc wszystko ma swoje etapy, jakby, i jak to zrozumiemy, to będzie nam łatwiej. W każdym razie obrzydzenie nie jest dobrą emocją. Naprawdę nie, bo powoduje różnego rodzaju zanieczyszczenia, a te zanieczyszczenia powodują, że w naszym ciele mogą się obrzydliwe rzeczy, według znowu subiektywnych, czyli na przykład różnego rodzaju wrzody, różnego rodzaju stany zapalne i tak dalej, i tak dalej. Więc ta emocja właśnie takie rzeczy powoduje. Poza tym przegrzewa energię z plotu słonecznego i może powodować do nadmiernego ciepła w naszym organizmie. A wiecie, jeżeli jest za dużo ognia, za dużo ciepła w naszym organizmie, to mogą powstać różnego rodzaju problemy zdrowotne, prawda, i tak dalej. No i najczęściej akurat tutaj w układzie pokarmowym może dojść na przykład do zatwardzenia, bo wtedy ta woda odparowuje, no i się wszystko korkuje, prawda, i wtedy mamy problemy z załatwianiem się i tak dalej, ale to może być na przykład zbyt wysokie ciśnienie tętnicze krwi, to mogą być, no nie wiem, na przykład mogą poprzez nadmierne ciepło mogą powstać na przykład kamienie żółciowe i tak dalej. Ale o tym kiedy idzie. W każdym razie obrzydzenie. Obrzydzenie też to w stosunku do ludzi. Na przykład patrzymy na ludzi, o, ten jest okropny, ten jest obrzydliwy, on obrzydliwe rzeczy wykonuje, nie chce i tak dalej. Oddzielamy się od tej, nie róbcie tego, bo to wam tylko krzywdę zrobi, tamtym ludziom nie zrobi krzywdy. Złudzenie. Złudzenie jest to już wczoraj chyba mówiłem, bo to jest podobna emocja. Jeżeli żyjemy w złudzeniach, jeżeli żyjemy w takich iluzjach własnych, uciekamy od rzeczywistości i tak dalej, to powoduje właśnie takie rozmiękczenie tej energii w splocie słonecznym, co może spowodować różnego rodzaju choroby urojeniowe, czyli na przykład właśnie znowu zespół jelita drażliwego, albo na przykład endometriozę, albo różnego rodzaju fantomowe bóle, jakieś kucia, jakieś nerwobóle i tak dalej, więc nie jest to zbyt dobre. Głupota. Głupota jest emocją, jako emocja, nie jako cecha, polegająca na robieniu rzeczy bez sprawdzenia, na jakimś powielaniu wzorców bez przemyślenia, na odrzucaniu, na braku tolerancji, na braku otwartości i tak dalej. To jest właśnie głupota. Głupota jest wtedy, kiedy na przykład mamy coś zrobić i nie zastanawiamy się nad tym, jak to zrobić. Nie jesteśmy uważni, nie robimy rzeczy dobrych dla nas, nie uczymy się siebie. Na przykład wbijamy gwoździa i za każdym razem się uderzamy w palca, bo patrzymy w sufit zamiast na tego gwoździa, prawda? Albo na przykład jemy jakieś rzeczy i nie wyciągamy żadnych wniosków, mimo że się źle czujemy, nie wyciągamy żadnych wniosków z tego, że na przykład coś może być dla nas niewłaściwe. I tak dalej, i tak dalej. No to są takie odrzucanie, takie ignorowanie, głupota, no po prostu działanie bez żadnego przemyślenia, bez żadnej weryfikacji tych rzeczy. I ostatnia rzecz tutaj to jest smutek, ostatnia ta emocja. Smutek wysusza i zabija nas wewnątrz, obniża temperaturę splotu słonecznego, powoduje, że organy przestają działać prawidłowo i może dojść do zaburzeń w całym układzie hormonalnym i może dojść do takiej nie wielonarządowej niewydolności, ale wielonarządowego osłabienia całego organizmu, prawda? Tak więc nie taki ostry stan, ale takie usychanie, wysychanie wewnętrzne. Trudno jest bardzo poradzić sobie ze smutkiem. Smutne osoby bardzo często mają dużo właśnie problemów, mają za dużo ciepła, co objawia się problemami z tarczycą bardzo często, suchością skóry,
pragnieniem, wysuszeniem, popękanymi wargami, czerwonymi oczami, no bo wtedy zespół suchego oka się pojawia. Jeżeli osoby przychodzą, mają na przykład przekwinięte paznokcie, łamliwe paznokcie, nie mają elastycznej skóry, tylko taką wysuszoną, suche włosy i tak dalej, to wszystko właśnie może powodować zaburzenia właśnie w tym splocie. No i wtedy możemy oczywiście tam, po co ja to wszystko mówię? Po to, żebyśmy te wszystkie emocje, już teraz bardzo szeroko omówione, potrafili rozpoznać, gdzie one robią spustoszenie, na co one negatywnie oddziaływują, no i wtedy będziemy mogli takim osobom albo sobie samym pomóc, prawda? Tak więc po to mówię. Co ja sobie tu jeszcze zapisałem? To wszystko. Jeżeli chodzi o ten rozwój, to pamiętajcie, że w czasie, kiedy ta czakra osiąga jakby swoje maksimum, jakby rozwija się i tak dalej, powinniśmy zadbać, żeby te wszystkie osoby były we właściwych rękach, miały dobre relacje z całym światem, żeby to wszystko jakby funkcjonowało tak, jak powinno funkcjonować. Chodzi mi o to tutaj, żebyśmy chronili swoje dzieci nastoletnie, wspomagali je, a nie ograniczali, to co powiedziałem na samym początku, prawda? Więc powinniśmy wspomagać tych młodych ludzi, powodować, żeby sami potrafili rozpoznawać własne emocje, żeby sami te wszystkie osoby młode decydowało o swoim rozwoju. Jeżeli widzimy, że na przykład, nie wiem, nasze dziecko robi coś, czego według nas nie powinno robić, to możemy porozmawiać o powodach, a nie zabronić, bo takie zabronienie przede wszystkim nic nie da, bo to dziecko wtedy będzie pokątnie robiło różne rzeczy, to po pierwsze, a po drugie, no, będzie powodowało negatywną energię tam, gdzie nie powinna być, prawda? Więc to jest bardzo ważne. Jeżeli chodzi o prawidłowo funkcjonującą czakrę splotu słonecznego, ta Manipura wtedy ona daje nam taką zupełną prostą postawę, pewność siebie. My po prostu wiemy, co robić. Jak jesteśmy w obliczu takiej osoby, to wtedy rzeczywiście w obliczu, chciałem powiedzieć w pobliżu, ale jesteśmy w obliczu, dlatego że ta osoba promieniuje, ta osoba daje z siebie czuć, że ta osoba jest, ma tą siłę, potrafi posadzić albo podnieść wszystkich. Ta osoba jest pewna siebie, ta osoba potrafi gestem ręki spowodować, że ludzie zaczną jej słuchać albo zwracać uwagę na to. Ta osoba będzie pogodna, będzie wyglądała zdrowo, będzie wyglądała dostojnie, dostojnie. To jest właśnie ta dobrze działająca czakra. Jeżeli niedobrze działa, to te osoby wejdą do nas, nie wiem, zgarbione, niepocieszone, niezadowolone, nieśmiałe, zaburzone i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj koniecznym jest, że jak przychodzi do was klient, żebyście od razu wiedziały lub wiedzieli, z kim macie do czynienia? Taka obserwacja jest bardzo, bardzo potrzebna. Może być bardzo łatwo oczyszczana. Ta czakra powinna być doładowywana energetycznie zawsze. Jeżeli nawet jest oczyszczana, powinniśmy doładować ją. Nawet jak uważamy, że nie można w zasadzie przeładować czakry splotu słonecznego, dlatego że ta energia będzie przechodziła w inne czakry. Jeżeli osoba na przykład, pamiętacie, mówiłem o strachu, prawda, i o gniewie. Czasami, jeżeli mamy bardzo dużo tam energii i ona jest zaburzona, to wtedy możemy być osobami wybuchowymi. I taki wybuch i złość jest jedną z najgorszych emocji, jaka w ogóle nam się może zdarzyć, ponieważ ta złość i te wybuchy mogą zaburzyć te dolne czakry, czyli czakrę korzenia i czakrę sakralną. I wtedy ta energia cała tej złości i tak dalej wylewa się tam niżej i może wskrzeszać, powodować różnego rodzaju inne choroby. Więc takie choroby, jakby można powiedzieć, nie lubię tego słowa po tym, co nas spotkało, ale współistniejące mogą się pojawić. Czyli na przykład może mieć zaburzenie
zaburzenia tutaj w obrębie, nie wiem, wątroby, może mieć wrzody na przykład na dwunastnicy albo na żołądku, albo jakieś przynajmniej problemy żołądkowo-trawienne i jednocześnie mogą się pojawić na przykład obfite miesiączki albo brak miesiączek, no w zależności, w każdym razie tam zaburzenia, infekcje intymne i tak dalej. Więc jeżeli coś takiego jest, to możemy być pewni, że tam jest właśnie to spowodowane złością, gniewem i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Jeżeli chodzi o dźwięk, pamiętacie, zawsze mówię o dźwięku charakterystycznym dla danej czakry, więc dźwiękiem charakterystycznym dla wibracji Muldary jest ram, ram. Dokładnie tak, dźwięczne, takie musicie się nauczyć mówić tego r, r. Ram, ram, ram. Kilka razy powtórzone ram. Co robi? Rozprasza negatywną energię, rozprasza gniew i strach. Tak więc to jest bardzo, bardzo dobra sylaba, która właśnie powoduje, że tam się ta wibracja powoduje, że ta energia zostaje rozproszona, nadmiar tych wszystkich energetycznych blokad zaczyna być rozproszonych i krąży we właściwy sposób. I właśnie możecie komuś powiedzieć ram i żeby to rozproszyć. Tak jak już powiedziałem, narządem odległym, związanym, narządem zmysłu związanym z czakrą splotu słonecznego jest oko, są oczy w zasadzie, a wzrok jest no, z tym samym zmysłem, który jest związany. Więc pamiętajcie, że to, co widzimy, najczęściej wchodzi bezpośrednio do czakry. I teraz wszystkie żółte kamienie, przy czakrze sakralnej mówiłem o bursztynie takim pomarańczowym, a tutaj będzie bursztyn żółty, prawda? Bursztyn jest w ogóle związany z czakrą splotu słonecznego, natomiast czasami możemy go też stosować do niższej czakry. Tak więc jak najbardziej. I jeszcze jest coś takiego jak połączenie pomiędzy czakrą sakralną a czakrą splotu słonecznego. Ta przestrzeń pomiędzy czakrą sakralną a czakrą splotu słonecznego na kanale centralnym, ja to nazwałem obszarem brzasku, ponieważ jest to związane z takim okresem w życiu, gdzie już kończymy życie płodowe, czyli wychodzimy z macicy, odcinana jest pępowina, ale jeszcze nie jesteśmy jakby świadomymi osobami, prawda? I wtedy po prostu nie pamiętamy tego, co się zdarzyło, bo kto pamięta zdarzenia, jak miał na przykład 18 miesięcy. Więc w tym okresie właśnie jest taka nieświadoma egzystencja nasza, ta pamięć jest czyszczona i właśnie to jest tam, w tym okresie. Więc jeżeli wracamy do bursztynu i chcemy tam oczyścić, możemy tym bursztynem chodzić pomiędzy czakrą splotu słonecznego a czakrą sakralną. Możemy tam też oczyszczać wahadłem i tak dalej. Pełnych takich rzeczy uczymy oczywiście na bioenergoterapii, na warsztatach najlepiej, albo też na kursach online i wtedy jak najbardziej. Co tu jeszcze sobie chciałem Wam powiedzieć, żeby nie zapomnieć? No to co już powiedziałem, prawda? Oczywiście no żółty kolor i tak dalej, no to wiadomo. Jeżeli chodzi o kwiat, no to czakra splotu słonecznego symbolizuje lotos o 10 płatkach, jest koloru oczywiście żółtego, więc możecie sobie wyobrazić kwiat 10-płatkowy. Tutaj sobie też zanotowałem kamienie, więc tak, bursztyn powiedziałem, tygrysie oko, czym bardziej żółte, tym bardziej przynależy do czakry splotu słonecznego. Wszystkie żółte kamienie, tylko pamiętajcie, za każdym razem to powtarzam, nie mogą to być kamienie dobarwiane albo barwione. Wtedy są w ogóle bezużyteczne. Broń Boże, jakieś plastiki i tak dalej, ale wszystkie żółte kamienie jak najbardziej. Cytryn, żółty kwarc, osiarka na przykład też może być. Nie, to jest minerał, ale może być bardzo, bardzo dobrze działa, bardzo dobrze osusza i tak dalej. Tak więc jak to robić? Możecie zrobić z tych kamieni wahadła, ale możecie też
na przykład takie krążki zrobić, albo przynajmniej coś takiego, co nie będzie się zsuwało z ciała. Bo na przykład jak klient sobie leży, to możecie na tutaj, tam gdzie jest splot słoneczny, położyć taki niespadający, przynajmniej płaski z jednej strony kamień i wtedy robić coś innego. Taki kamień można oczywiście unieruchomić powiedzmy plastrem. Plastrem najlepiej nie foliowym, tylko takim z naturalnego materiału i tak dalej, tak? Czy wszystko ja już powiedziałem? Tak, wszystko powiedziałem. Tak więc, jeżeli chodzi o czakrę splotu słonecznego, jest ona bardzo ważna. Jeżeli na przykład rozpoznacie jakieś te emocje, o których dzisiaj mówiłem, to próbujcie tam właśnie pracować na tych energiach. A jak pracować? Polecam albo książkę. Książkę można kupić i podręcznik do refleksologii, który napisałem. Jest tam napisane trochę o tym, jak sobie radzić właśnie energetycznie w ujęciu refleksologicznym na stopach, na czakrach, ale na kursach i niedługo będzie książka z zakresu bioenergoterapii. Będę wyjaśniał dużo, dużo więcej. Tak więc dziękuję Wam bardzo za dzisiejszą uwagę. Jutro będę mówił o kolejnej czakrze, czyli czakrze serca, a dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że ten wykład przyniósł Wam wiele radości. Pamiętajcie o kawie. Jeżeli lubicie moje wykłady, to dziękuję bardzo za zapraszanie mnie na kawę. Bardzo chętnie się zgadzam. I co jeszcze? Do jutra, do zobaczenia jutro i życzę Wam wszystkim bardzo, bardzo miłego dnia.